Więc dostałem paczkę od kolegów, którzy niejako wchodząc w rynek CDI, mam tu na myśli rynek Avo Simpsona, ponieważ koledzy, z tego co jest mi wiadome, bardzo dobrze mają opanowany rynek, czy poruszają się w tematyce CDI do innych motocykli, jak WSK, jakieś tam te Simpsonki mniejszej pojemności i wszystkie że tak powiem, mniejsze motorki. Natomiast z AWO rozpoczynają swoją przygodę i muszę przyznać, że tak powiem, na pierwszy rzut, oceniając ten ich produkt, że jest bardzo, bardzo przyzwoity, szczególnie patrzę na wykończenie tych podzespołów. Tutaj mamy wykonany wtok pod o-ring, który również jest. Sprawdzałem, on pasuje. Wszystko jest bardzo ładnie, schludnie wykonane. Wszystko poskręcane na sprężystych podkładkach, tak żeby tam nie dosięgła ich wibracja. Stojan też jest bardzo przyzwoicie, prawdopodobnie na CNC wykonany. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na koło magnesowe, które zgodnie z naszymi sugestiami, czyli kolegi Marka między innymi, może w szczególności kolegi Marka i troszkę moją, koledzy wykonali dłuższy na około 26, nie mierzyłem tego w tym momencie, występ czujnika GMP. I przyznam, że dosyć to jest fajnie wykonane, ponieważ w oryginale on występuje, jest dosyć niski próg. Natomiast tutaj jak się przyjrzymy, spróbuję tutaj ostrość złapać. Tak, to on jest wykonany dosyć taki właśnie wysoki, więc wystarczająco w moim przekonaniu. I teraz zwróćmy uwagę na nitowanie. Ja może to postawię i spróbuję to zbliżenie jakieś osiągnąć. Dokładnie przyjrzałem się temu, bo to jest bardzo istotny element po to, żeby nie występowało bicie. Oczywiście sugeruję koła magnesowe jednak oddać do wyważenia dynamicznego, ponieważ wówczas mamy pewność, że nie będziemy mieć jakiegoś tam niepotrzebnego bicia i ewentualnej wibracji w związku z tym. Całość wykonana, tak jak mówię, bardzo schludnie. Tutaj mamy pozostawione końcówki. Oczywiście wtyczki mamy w komplecie. Ja je tutaj pozakładałem, je można śmiało ściągnąć. Wszystko jest fajnie. Tutaj bym kolegom tylko, jedyna moja uwaga, sugerowałbym na przyszłość, może jeśli by mieli taką możliwość, zmienić, w zasadzie zastosować kolory odpowiednie do modułu. Wtedy jakby wyeliminujemy ewentualne jakieś tam możliwości błędów czy pomyłek. Wszystkie kabelki są tutaj białe, bardzo fajnie to jest zrobione, jest na krótko, nie ma potrzeby dłuższych przewodów tutaj montować. Tu mamy masę, więc ona generalnie powinna być zielona. Z tego co pamiętam, tutaj górny przewód od wtyczki 2 pin to jest, zdaje się, gaszenie silnika. I ten powinien być jeden chyba pomarańczowy, drugi czerwony. No z tego co tutaj koledzy mają w takich kolorach, to można by zastosować te przewody w odpowiednich kolorach. Oczywiście fajka jest i cały komplet do tego potrzebny do montażu, czyli śrubki, wsuwki,